Jest, struś, hasło. Chuj w dupę. Nie wierzę. Nie dawaj takich haseł. Jestem twoim synem. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Who's Your Daddy i jest ze mną polski ojciec. Cię witam serdecznie bardzo, witam was bardzo serdecznie. Słuchaj synku, masz dzisiaj się... O co chodzi? Trujesz się do mnie? Dobra, idę do ciebie. Ja już wyszedłem z pokoju. Gdzie? No wyszedłem na dół, po schodach schodzę. Jak? Nie sądzisz, nie troluj, ja wiem gdzie jesteś, wszedłeś kurde wentylacją, ja to wiem, wszystko wiem, tu będziesz. Gdzie ty zapierdzielasz? Chodź, czym? Jest tu wentylacja? Nie. To wszystko muszę... Gdzie ty jesteś? Ty tam jeszcze jesteś! Nie! Widziałem jak skaczesz, ale gdzie? Po oczach, chuj! Co ty za laser, o pierdyle! Synku, nic nie widzę, nie po oczach, nie. Dobra, po oczach. Poczekaj, daj mi się zapoznać z terenem. To jest wentylacja? Ja cię, holy... kurde, zaraz, ja cię zaraz kurde poznam z tym terenem. Tato! Nie, jak ty? Jak ty? Wentylacją? Muszę tu wszystko przygotować. Toster, nie ma opcji. Śniadanie, chodź tu. Nie chcesz jeść tosty na dobre śniadanie? Nie, śniadanie jest... dziadu. Śniadanie jest najważniejsze. Chodź, no chodź. Wykam mnie, ojcie. Kurde, synę! Wiecie, smoku. Synę, pa! Ej, topię się! Dotknij nie. Tostera pod wodą się! Dotknij! Zdążę. Wypuściłem wodę. Jak wypuściłem? A co czemu się jesteś fioletowy? Daj mi to mydło. No puść mi wodę! O! Czyszczę cię! Wyjdź z tej wanny, cholera jasna. Dobra, mogę tak? Chodź, śniadanie musimy zrobić. Dobra. Śniadanie najważniejszy posiłek dnia, chodź. Dobra, samego tostera to ja bym wolał nie jeść, ale... Spoko, to w sensie, co, wolisz... gdzie ty jesteś? Kurde! A ja cię widzę, ja cię teraz... A, to kurwa! Widzę. Nie! Ja to napiłem się czegoś. Nie! Oj, źle mi. Domestos? Oj, nie wiem, źle mi to. No dobra, zastąpi nam mleko dzisiaj na śniadanie. Domestos, no mogłeś mi smoczek tam jeszcze podłączyć. Aż banana. A sprajcik jest? To dawaj. Tata daje ci banana. Mogę to zjeść? Nie, chyba nie mogę. No daj, jest, dałem ci banana. Tak chcesz się bawić? Tak chcesz się bawić? No to z powodzenia. Smacznego. No otwórz, bo nie mogę. Zapomniałem ci tylko powiedzieć, że... Otwórz, bo nie mogę. Nie, jesteś ty... O kurde! Otwórz. Nie wiedziałem, że... No nie! Ojciec mnie spalił. Tato! Tak? Jak będzie? No. 71 stopni Celsjusza na mojej dupie. O. Odsuń się! Odsuń się! Ej, daj mi przejść, daj mi przejść, zbieraj to. Daj mi to, nie, ja ci to wezmę, syn. Daj się pobawić, ja mam dopiero stary miesiąc. A, mogę cię chwytać? Ja. O kurwa! Nie chwytaj mnie. It's a prank, bro. Czekaj. It's a prank. It's a prank, baby. Polski ojciec. Tato! Słucham cię, synku. Tato, 40 tysięcy łapek i zmieniamy perspektywę. Wracaj tutaj do mnie, ja cię będę wychowywał. Chodź zaraz pindolny. Co to jest? Boże! Boże, własny ojciec! Boże, gdzie jest mama? Idę stąd. Nie, do wentylacji tutaj nie ma takiej opcji. Ja wszystko wiem. Wiesz, gdzie co jest? No, myślałem, że wiem, gdzie jesteś. Chyba wiem. W tej szafce. Cholera jasna, nie macie. W tej szafce. Kurde, nie ma. Nie ma o, tak. Ale będę chory, ale będę chory. Tato, nie! Ja się nie za dobrze czuję. Nie ma. Gdzie jest klucz? Daj mi, oddaj mi ten klucz, ja chcę zobaczyć, do którego miejsca to jest. Powiem mamie. No to nie masz mamy. Ty nie masz matki, kurwa. Nie ma matki, zabiję. Ty masz wszystkie matki, daj mi spokój. Klucze, co jest? Nie wiem. Zabił mnie obraz? Aha, bo wypiłeś ten, nie, jeszcze raz. Kaszkę, wypiłeś kurwa, zrobiłeś. Kaszkę z domestosa. Synku, słuchaj mnie, mama wróci o czwartej. O czwartej? Mam listę obowiązków, które muszę wyprowadzić z tobą. Nie będziesz... A mimo tego, iż nie lubię dotykać małych dzieci, bo potem są problemy z prokuratorem, będę cię chwytać chwytakiem, okej? Okay? Nie! Chodź! A to co ty za taser masz w ręce, kumpu? Ja mam taser, bo ja się bronię przed takimi zboczeńcami jak mój własny ojciec. Nie. Chcę banana, tato. Proszę mnie zaprowadzić do lodówki, chcę banan. Okej. Okay. Banany się nie trzyma w lodówce. Tak. Do kuchni! Daj mi ten taser! Panie! Ej, ale mi też się coś stało! Aha, bo ja na chwytaku jestem! Nie, ty zapierdalasz! Zbugowałeś się, lecisz, kurde! Ty też lecisz! Co to jest? Słyszę ciebie! Ej, wyglądasz jak te moby z Foresta w ogóle, takie pozbrulane w ogóle, pokrywane na kawałki. Gdzieś ty polazł? Znikłeś mi z mapy! Ja tu jestem. Gdzie? No ja jestem, żyję sobie. Ciebie już nie ma. Ej, widzę... O kurwa! Co ty robisz? Tutaj. Jak będziesz ojcem, to popatrz do lustra. Gdzie? Jak...
Widzisz mnie? No, jak skaczesz, jak się zbugowałeś. A widzisz, ja, bo ty widzisz ciągle jak skaczę. A jak jesteś zbugowany, a co, twarz widziałeś? Ale to ja nie mogę się skupić, jak to dziecko tak zapierdala. Ty też zapierdalasz, to dobrze wygląda. A co, teraz nie będzie problemów z grą w piłkę, bo się dobrze ruszasz. Za dużo cukru, synku, zjadłeś. Chyba ty się rzucasz jak śledź na patelni. Ja to nie cukier. Ja idę ten. Masz tutaj, mam dla ciebie fajną zabawkę. Gdzie? Gdzie ona jest? To jest creepy, stary, ja nie będę w to grał. Na chuj mnie młoty! Bo musisz naprawić nasze relacje. Czy młotkiem? Jakbyś pędzel mi dał, to bardziej bym zrozumiał, ale młotek? Zepsułeś mi, kurde, mojego skrzydłaka. Już nie wspomnę o tym, że, kurde, pobrudziłeś całą podłogę i młotek. Czy ty masz widelec w ręku? Ja mam widelec w ręku, a masz problem? Pierdole. Nie, no nie. Zadupać ci, kurde, tym blokiem z Minecrafta? Nie mów tak do syna Minecrafta swego. Minecrafta będziesz grał, składać zabawki. Szanuj syna swego i matkę swoją. Jak mnie znajdziesz? Laser! Mam się. Jesteś, kurde, tu. Nie, tu jest dildo. Dawaj! Nie przychodź tu z dildosem. Ja przyjdę tam, gdzie chcę z dildosem. Podpowiem ci. Wejdę tam, gdzie chcę. Podpowiem ci. Jestem na dole. Gdzie? Na dole. A co mi mówisz, że górze jest? Zaraz, bo kłamałem, bo jestem małym, głupim, gdzie... Co? Upilnowałeś mnie do czwartej. Gdzie masz tą czwartą? Nie wypiłem tego płynu. Słuchajcie, moi drodzy, 40 tysięcy łapeczek i robimy inną perspektywę. W moich odcinkach ja będę tatusiem, który będzie musiał upilnować syna do czwartej, zanim przyjdzie mamusia, a polski tatuś będzie tym razem polskim dziedziusiem i polski dziedziuś będzie... Co? Dokładnie! No, dobra. Tylko ty mi nie zwiedzaj tu... Nie, ten tatuś! To jest najlepsze! I znowu będę świrować, kurde, jak się odrywa całej mapie. Ale to jest creepy. Nawet nie mogę chodzić. Ja cię, nie mogę cię podnieść do cholery. Ja bym cię stadził, kurde, tutaj do pudełka i byś tam został sobie. Bo ja za wolno chodzę, stanowczo za wolno. Nie mogę w ogóle shifta używać. No i dobrze, nie chcę, żebyś... Ten tam nie, tylko nie to! Nie! Nie będziesz mi tutaj shiftował, synku! Tylko ja nie! Coś, nie! Ja ci coś zeshiftuję. Powiem to matce, nie będziesz, już nie będzie tak. Nie masz matki. Jesteś synem, kurcze, Z testu, tak, ty jesteś synem z testu. Kurwa, ty jesteś z testu. Synem, kurde, z laboratorium. Zjadłem baterię, tato. Zdarzyłem cię z własnego łoniaka i z kciuka z lewego stopu. Tato, zaraz umrę. Umieram, jestem za lodówką. Chodź mnie pożegnać. 4, 3. Gdzie za lodówką? Za lodówką, 1. Nie kłam. Czemu? Zjadłem baterię, jestem pojebany. Dać mi ojcze, jestem na dole. Jest skubancu. Jestem na dole. Chodź tu, ja cię widzę, ja wszystko widzę. Chowanego, chodź tu. Bo zjem wiadro. Zjem wiadro. Nie ma zjadania niczego. Nic nie jesz. Tato, puść mnie. No ja, powiem mamie wszystko. Nie interesuje mnie mama, nie masz. A weź kucnij. Masz stary biodra. Wyglądam jakbym łowił ryby. Biodra w sutka. Polski ojciec, dobry ojciec, polski ojciec. Krzywym ryjem do czwartej. O, będę grał. Pochwaliłbym cię, ale ch**owe to było. Nie nadajesz się, synku, do niczego. No do czego się nadajesz, to kurde do mikrofalówki. A ty się nadajesz jako ojciec do tarcia chrzanu. Przeproś mnie i powiedz, że mam dobre muskuły jak na dwumiesięczne dziecko, bo wypiję. Na pewno? Okej, już przepraszam cię. O ty ku... Nie, oddaj! Nie, do kuchni! Ja znajdę następny. Przepraszam, dlatego, żebym mamie nie powiedział. I tak nic nie powiesz. Dlaczego? Będzie wypierdzielę patelnią. Dobra. W każdym razie i tak kilka lat mam za nim, kurde, cokolwiek wyjdzie ci z buzi. W każdym razie... Ale przez ten czas dużo rzeczy wejdzie. 5 lat tu jesteś z nami. Jeszcze wyglądasz jak mały gówniak. I wiesz czemu? Obawiam się, że to jest ze względu na to, że za mało jesz. Dobra. Więc ja to tak zrobię, chodź. Pokażę ci, jak to się robi. Chodź tutaj do mnie. Jedzonko. A podnieś teraz wiadro, bo jestem w wiadrze. Chciałbyś co? Chciałbyś kurczaka? Co ty robisz? Co? Co ty zrobił, chłopie? Co? Coś ty zrobił. Wolisz steka, kurczak czy łosoś? Szybko. Rybkę. Ja, to steka muszę to kurczaka. Wywalić. Come on. O! Jestem w zlewie! Jestem w zlewie! Dobra, mamy to. Dobra, to słuchaj, dziecku. Patrz, można... Radio mogę ci włączyć. Oj, dobrze, ta muzyka już mnie denerwowała. O, nice! Dobra, zaczynamy jedzonko. Ty tylko nie garnuj mi tutaj! Hot baby! O. Baby! Baby, bo się... Baby... wyleciał z opakowania. Dobra, ten akurat... Co jest? Ej, ja się... Umieram! Dlaczego? Nie, umieraj! No nie zjem nic dzisiaj!
Dobra, moi drodzy, dzięki wam serdecznie za oglądanie. Dzisiaj byłem fatalnym dzieckiem, ale Stuart jeszcze gorszym ojcem, naprawdę. Nie spisał się totalnie w roli ojca, no co ja poradzę. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej odcinków, 40 tysięcy łapeczek i jedziemy z kolejną perspektywą. Tym razem ja będę ojcem, a Stuart będzie... Co? Polskim smrodem. U mnie to tyle, wejdźcie teraz do Stuarda, bo u Stuarda również pojawia się w tym samym momencie odcineczek i możecie go sobie obejrzeć. Może będą jakieś opóźnienia godzinne, tak jak z tym nagrywaniem, bo tu ktoś przychodzi, tu ktoś sra, dziecko umiera, mama przychodzi, nic się nie dało nagrać, ale wydaje mi się, że po montażu wyszło spoko. Także tyle, wejdźcie na Facebook, wejdźcie na Instagram, jeżeli chcecie mistrzowska łapeczka. I to tyle, żegnam z wami serdecznym, mistrzowskim Stuardo pędzą łokciem i do zobaczenia już za chwilkę. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał.